Witam, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu, jak udało nam się rozwiązać pewien problem zakładu produkcyjnego firmy Avon w Garwolinie. Musieli oni się przygotować do rozlania krótkiej serii perfum. Mieli oni jednak pewien problem. Potrzebowali części formatowej, która obróci korki pomiędzy dwoma modułami linii produkcyjnej. Początkowo padł pomysł, żeby wykonać tą część w technologii spawania z blachy, jednak to rozwiązanie okazało się stosunkowo czasochłonne i drogie. Padł więc pomysł, żeby wykonać ten element w technologii druku 3D. Zaprojektowaliśmy więc taki detal. Jak widać, geometria tej części jest dość skomplikowana i wykonanie go przy pomocy tradycyjnych metod wytwarzania w powtarzalny i dokładny sposób byłoby dosyć karkołomne. Tutaj wykorzystanie druku 3D też pozwoliło nam zastosowanie kanałów wewnętrznych wewnątrz na całej długości tego detalu. Generalnie tutaj zastosowanie technologii druku 3D przyniosło dwie kluczowe korzyści. Po pierwsze, udało nam się zredukować czas i koszty wytworzenia tego elementu. U nas od momentu zamówienia do momentu dostarczenia finalnego elementu zajęło to około 2 tygodni. No i właśnie tutaj poprowadzenie tych kanałów powietrznych w środku sprawiło, że korki nie zacinają się, czyli poprawiło efektywność całego procesu. Jak widać na tym przykładzie, druk 3D ma bardzo duży potencjał do wytwarzania elementów formatowych. Zespół Cubic Inch bardzo chętnie pomoże nam wykorzystać ten potencjał.